dzisiaj rozpoczęliśmy żniwa w naszej stacji doświadczalnej w Kórniku. Na poletkach doświadczalnych pracujemy kombajnami Baurala, które jednocześnie mucą dwa poletka doświadczalne. Na kombajnie mamy zainstalowany analitykę w niskiej podczerwieni, także od razu w momencie zbioru otrzymujemy komplet wyników. To jest masę nasion z poletka, jak i wszystkie parametry jakościowe, które nas interesują w rzepaku. To znaczy zawartość oleju, wartość glukozynolanów, jak i zawartość protein. Także w momencie zbioru otrzymujemy komplet wyników. Chwileczkę później dane te zostają przesłane do naszego systemu. Także można powiedzieć, że nasza analityka jest przekazywana w trybie bezpośrednim do naszej bazy danych. Także w momencie, gdy kombajny wjeżdżają tutaj na pole, chwileczkę później otrzymujemy dane, którymi możemy pracować. Dzięki tym danym możemy wybrać najlepsze odmiany, przystosowane do naszych warunkach, sprawdzone w tych warunkach, które się tutaj w tych warunkach najlepiej sprawdzają. Dodatkowo zaczęliśmy też zbiór w części tak zwanej szkółki doświadczalnej, gdzie produkujemy komponenty do hybryd, czyli w bardzo wczesne etapy hodowlane. Tam zbiór prowadzony jest ręcznie. Na maszynie omłacamy nasiona, które zostają wysłane następnie do Francji i w naszym laboratorium we Francji zostanie przeprowadzona taka sama analityka jak na kombajnie w poletkach już mamy tutaj na miejscu. I w tym momencie te wyniki wracają do nas, a my możemy tutaj dobrać najlepsze komponenty, które będą bazą dla naszych przyszłych hybryd. W naszych poletkach doświadczalnych, jak i w ogródku hodowlanym, nie stosujemy żadnej ochrony fungicydowej. Nie stosujemy również regulatorów. Rośliny tutaj są wystawione na stosunkowo wyższą presję niż na większości pól komercyjnych, po to, żebyśmy byli w stanie przetestować nasze materiały w jak najbardziej krytycznych warunkach. Pomimo tego pierwsze wyniki, które uzyskaliśmy z poletek, wskazują, że plon będzie tutaj wynosił nieco ponad 4 tony z hektara. Gdybyście chcieli zobaczyć dokładnie, jak ten kombajn pracuje w naszych poletkach, możecie wrócić do filmu sprzed 2 lat, który pokazywał jego pracę na żywo. Także spróbujcie, klikając ten film.